Tak wiadukty przy cybernetyki wyglądają od dołu. Na drugim wiadukcie trwają ostatnie prace, właściwie kosmetyczne. W połowie września długo oczekiwana budowla będzie gotowa, a pod jego koniec oddana do użytku. W ten sposób na przejeździe nad torami znajdą się dwa pasy w stronę lotniska i dwa pasy w stronę przeciwną. Pełna szerokość przeprawy powinna odciążyć trochę ulicę Marynarską. Do 14 września gości w stolicy pawilon Europejskiego Roku Wolontariatu. Można w nim poznać różne oblicza wolontariatu, wziąć udział w debatach i warsztatach, porozmawiać z wolontariuszami i przedstawicielami instytucji, które ich zatrudniają. Pawilon odwiedza wszystkie kraje unijne. W dniu profilaktyki prezentowano m.in. program PAT realizowany przez Komendę Główną Policji, a obejmujący profilaktykę rówieśniczą. Nie zabrakło też spektakli, wspólnych zabaw i tańców. Bawili się obecni i przyszli wolontariusze. W hali wysokich napięć SWPS uczestniczyliśmy w przedpremierowym pokazie spektaklu Wyspy, przygotowanego przez Nowy Teatr. Widowisko austriackiej aktorki i reżyserki Renate Jed, od lat współpracującej z Krzysztofem Warlikowskim, to trzyczęściowy projekt teatralny. Część pierwsza opowiada o wędrówce ludzkiego klonu w poszukiwaniu miłości przez świat czasów ostatecznych. Część druga to taneczna improwizacja Tomasza Bazana, inspirowana życiem i dziennikami wielkiego tancerza Wacława Niżyńskiego. Na skwerze Hoovera wspaniałym finałem zakończyła się akcja Chopin na Krakowskim. Przez całe lato, w każdą sobotę, w czterech miejscach Traktu Królewskiego można było posłuchać koncertów muzyki wielkiego kompozytora. W finale akcji odbyła się m.in. polska premiera projektu Jaskółkę Chopin razy 5 fortepianów, prezentowanego na Expo w Szanghaju. 5 polskich pianistów, 5 fortepianów i jazzowe aranżacje Chopina zgromadziły tłumy. W warowni Jomsborg w Grodzie Wikingów na Żoliborzu odbył się pierwszy piknik historyczny Wikingowie i Wenedzi. Można było nie tylko obejrzeć pokazy walk, ale również samemu spróbować strzelania z łuku czy walki z Wikingiem na bezpieczne, gumowe miecze. Swoją pracę prezentowali kowale, snycerze czy mincerze. Starymi metodami tkano również ozdobne krajki i świetnie bawiono się w starodawnym stylu. www.um.warszawa.pl